Na zaproszenie samorządowców gminy wiejskiej Lubań w obradach Rady Gminy uczestniczył wicemarszałek województwa dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, który m.in. przybliżył rajcom zasady nowego rozdania unijnych środków w latach 2014-2020. Dostałem zaproszenie od pani przewodniczącej Rady, pani Teresy Treffler, po to, żebym przyjechał i powiedział trochę o PROW-ie 2007-2013, który się kończy, i tak naprawdę o projekcie, który został złożony do Komisji Europejskiej na ten nowy PROW 2014-2020. Bo wiadomo, że dla tych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest to jeden z programów, z którego tak naprawdę chętnie korzystają i który jest tak naprawdę dla nich przeznaczony. Wicemarszałek wysoko ocenił działania władz gminy oraz aktywność mieszkańców. Jeżeli patrzy się właśnie z takiej perspektywy podsumowania tego PROW-u 2007-2013, czyli pozyskanie ponad 5 milionów złotych przez gminę z tego jednego programu, to muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą aktywność urzędniczą, to powiem szczerze, bardzo dobra. Ale z drugiej strony również patrzę przez pryzmat odnowy dolnośląskiej wsi, patrzę przez pryzmat kół gospodyń wiejskich, różnych stowarzyszeń, które naprawdę są aktywne i pozyskują również pieniądze z budżetu województwa, gdzie tych wniosków składanych przez nich jest naprawdę bardzo dużo. I bardzo dużo również widać tych zmian, tych efektów. Dzisiaj porozmawialiśmy sobie też chwilę z radnymi, którzy też przybliżyli swoje miejscowości. I muszę powiedzieć, że serce się cieszy, że niewielka czasami kwota powoduje taki wzrost integracji, pobudzenie się tych mieszkańców, a o to przede wszystkim chodzi, żeby ta jakość życia na obszarach wiejskich zmieniała się, i po to są budowane drogi, po to jest budowana wodociąg, kanalizacja, ale również ten spojrzenie przez ten pryzmat integracji społecznej, czyli budowanie świetli, czasami jakiś wiatr, powoduje to, że ludzie zaczynają zbierać się, kolejne pomysły zmieniające ich małe ojczyzny po prostu realizują. To jest piękne. Realizując zadania i projekty na terenie gminy Lubań, obecne władze przyjęły kierunek omawiania ich z przedstawicielami społeczności lokalnej, co pozwoliło uwzględnić najważniejsze potrzeby mieszkańców i pozyskać kilka milionów złotych środków unijnych na rozwój poszczególnych sołectw.